Polska Izba Ochrony razem z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zdecydowała się na przedstawienie najnowszych technologii w formie show. Jak rodziły się pomysły na pokazy typu akcja specjalna Kryptonim Vinci? Po ostatnim spektakularnym, który się okazał show, napadu na bank, który został również zorganizowany we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zdecydowaliśmy się w tym roku na kolejne wydarzenie. Tym razem chcemy pokazać najnowsze technologie, które mają służyć zapobieganiu przestępstwom. Na przykładzie kradzieży obrazu Leonardo da Vinci. Udało nam się wypożyczyć z Muzeum Narodowego w Krakowie oryginał i chcemy sprawdzić, czy faktycznie obecne systemy zabezpieczeń pozwolą na szybkie zidentyfikowanie sprawcy, powiadomienie odpowiednich służb i ujęcie tegoż intruza, który chciałby dokonać skutecznej kradzieży obrazu. Drugim wydarzeniem jest podczas naszego show jest awantura w barze i również wykorzystanie najnowszych technologii w postaci głośników, czyli z analityki obrazu oraz wykorzystania głośników, poprzez które możemy przekazać komunikat, który często jest bardzo skutecznym narzędziem pozwalającym odstraszyć sprawcę ewentualnego przestępstwa. Czy takie pokazy są skuteczne? W naszej ocenie po ostatnim pokazie jak najbardziej, ponieważ one tak naprawdę uświadamiają odbiorcom, na czym polega ochrona. Jak to wygląda w praktyce, ponieważ zwykły śmiertelnik tak naprawdę widzi system zabezpieczeń i widzi ten końcowy efekt, nie widzi przebiegu całych zdarzeń, a tak naprawdę, żeby ochronić mienie, konieczny jest zbiór iluś tam procesów, systemów, no i też ciężkiej pracy oraz technologii, która cały czas jest udoskonalana, ponieważ dobrze wiemy, że nie jest jeszcze ona doskonała, tak? Natomiast jak najbardziej możemy to pokazać odbiorcy i uświadomić go tak naprawdę, na czym nasza praca polega.